parę lat po wojnie już stwierdziłam, że właściwie postać ojca już jest dla mnie dwuwymiarowa ze zdjęcia. Już nie pamiętam go żywego, że tak powiem. Był osobą bardzo wymagającą wobec siebie, stawiającą wysokie standardy. Wszyscy zawsze podkreślają, że był kryształowego charakteru. Tak los zrządził, czy tak miało być w końcu, skoro mamie powiedział, że najpierw jest ojczyzna, potem żona i bywaj dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie woła, to jakoś i na nas spłynęło. Ojciec jest dla mnie ojcem, nawet powinna powiedzieć tatą czy tatusiem. Nie bardzo wiem, jakbym się do niego zwracała. Wszystko się kończy, nawet historia kotwicza. I moja pewnie też.